Ligi Piłki Nożnej. Zaczynamy od spotkania Lechii Tomaszów Mazowiecki i Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Mecz skończył się wynikiem 1-1. Dla Lechii Tomaszów Mazowiecki to nie jest sezon marzeń. To nie jest nawet sezon dobry. Inne były oczekiwania przed jego początkiem, inne są teraz. Tomaszowianie walczą o utrzymanie i od 6 kolejek nie potrafią wygrać. Mecz ze Świtem miał być kolejną okazją do przełamania, ale naprawdę trudną. Nowodworzanie z 26 punktami znajdowali się w czołówce ligi. Pierwszą bramkę zdobyła Lechia w 58 minucie. Dobry kontratak niemal od własnego pola karnego, szybka wymiana podań, rozegranie przed polem karnym i bramka dla Lechii. Można mieć wątpliwości, czy była to bramka samobójcza, czy strzelona przez napastnika Lechii Igora Kanie. Ostatecznie w protokole meczowym znalazło się nazwisko Tomaszowianina. Świt przez kolejne minuty atakował, ale wydawało się, że dziś defensywa Lechii jest na tyle szczelna, że uda się sięgnąć po 3 punkty. Niestety 7 minut przed końcem Świt wyrównał po strzale głową Arkadiusza Ciacha. Goście mieli ochotę na kolejne bramki, ale mecz zakończył się wynikiem remisowym. No, na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego jednego punktu. Uważam, że śmiało mogliśmy tutaj zdobyć 3 punkty. Graliśmy u siebie, graliśmy dużo lepiej niż Świt, tak ja uważam. To jest moje zdanie. Najważniejsze, że była walka. Faktycznie nie przegraliśmy tego meczu. Zdobyliśmy ten punkt. Szanujemy go. Już teraz skupiamy się tylko na Pelikanie Łowicz. Na pewno nie to jest celem i sensem naszej pracy, żeby ciułać punkty, tylko żeby wygrywać mecze. I dzisiaj myślę, że wszyscy widzowie zgromadzeni na stadionie nie mieli wątpliwości, że walczyliśmy o pełną pulę. Lechia po tym meczu zajmuje 16 miejsce, a to oznacza, że prawie na półmetku rozgrywek znajduje się w strefie spadkowej.